Cześć. Mimo, że temperatury za oknem są zdecydowanie ujemne, my planujemy w najbliższy weekend wybrać się na wycieczkę. A jako, że nie wyobrażamy sobie takich późnojesiennych i zimowych wycieczek bez kubka gorącej, rozgrzewającej herbaty, której można się napić po drodze, postanowiliśmy przetestować ten termos. Jest to 1,5-litrowy termos marki Quechua, który można kupić w Decathlonie. Sprawdzimy, jak sprawdzi się w ekstremalnych warunkach po 6 i 10 godzinach przebywania w zamrażalniku. Termos wygląda tak, jest dość pojemny, ma, jak wspomniałam, już 1,5 litra. Co jeszcze? Posiada on dwa otwory, jeden duży, a drugi mały do nalewania napoju. Ponadto posiada dość taką stabilną rączkę, uchwyt i zrobiony jest ze stali nierdzewnej oraz z plastiku. W środku wygląda tak, tu ma takie nierdzewne właśnie wewnętrzne ścianki. Natomiast posiada również właśnie taki kubek, który też jest po prostu zrobiony i z plastiku, i ze stali nierdzewnej. No to co, zaczynamy nasz ekstremalny test. Producent podaje, że po nalaniu do termosu wody o temperaturze 95 stopni, po 6 godzinach utrzyma on temperaturę 83 stopni, a po 12 godzinach 74 stopni. My natomiast chcemy zrobić test ekstremalny i dlatego nalejemy do termosu wrzątek, a umieścimy go w zamrażalniku o temperaturze minus 25 stopni Celsjusza. Ok, nalewamy wody. Termos. I idziemy umieścić go do zamrażalnika. Ok, sprawdźmy teraz, jaka temperatura wody utrzymała się po 6 godzinach w zamrażalniku. Wkładamy termometr i poczekamy chwilę na ostateczny wynik. Wychodzi na to, że po 6 godzinach temperatura wody wynosi 72 stopnie Celsjusza. Wyciągamy termometr i włożymy termos z powrotem do lodówki. Teraz sprawdzimy, jaka jest temperatura wody po 10 godzinach w zamrażalniku. Temperatura wody po 10 godzinach wynosi 60 stopni Celsjusza. Przetestowaliśmy ten termos w naprawdę ekstremalnych warunkach. W Polsce rzadko temperatura spada poniżej minus 25 stopni Celsjusza, a tyle było w naszym zamrażalniku. I pomimo tego po 6 godzinach temperatura wody wynosiła 72 stopnie, a po 10 godzinach było to 60 stopni Celsjusza. Także spokojnie możemy polecić ten termos na długie zimowe wyprawy. Mam nadzieję, że podobał Wam się nasz test. Zapraszamy Was również do obejrzenia innych naszych testów, na przykład możecie kliknąć tu i zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału, kliknijcie tu. Cześć, do zobaczenia!